Stworzony jest program rewitalizacji Wałbrzycha. Co się Pani podoba w Wałbrzychu, a co należałoby zmienić? No podoba mi się wszystko, że tak dużo się dzieje przez tyle lat, ale należałoby zmienić na przykład na Przemysłowej, tam ma być plac dla dzieci zabaw, bo tu w Śródmieściu nie ma nic i dlatego jakiś plac zabaw dla dzieci bardzo byśmy potrzebowali. I co jeszcze? I ulica Młynarska, remont, bo to jest centrum miasta, koło kościoła, ulica nigdy nie była remontowana. Co należałoby zmienić w Wałbrzychu, a co się Pani podoba? Najważniejsze uważam, że powinniśmy zmienić czystość, no i wiadomo drogi, bo jest dużo dróg nieprzejezdnych. A co jest dobre? Może to, że jest jakaś jedna galeria? Ogólnie nie pochodzę z Wałbrzycha, więc nie za bardzo mogę powiedzieć, ale z tego co zauważyłam, to niektóry stan dróg, tak, wiadomo, no, ale to chyba jak wszędzie jest do poprawy. Nie jest najgorzej, ale wiadomo, niektóre części właśnie dróg są nie najlepszym stanie. A co Pani się najbardziej podoba w Wałbrzychu? Ogólnie no nie można powiedzieć. Wałbrzych, nawet sam rynek, plac tam jest jakiś właśnie był remontowany. Ogólnie jest bardzo przyjaznym miastem i no z tego co wiem, bo tak jak mówiłam, nie jestem tutaj z Wałbrzycha i myślę, że jest po prostu takim, nie jest brzydkim miastem i można tutaj fajnie wypocząć i są fajne atrakcje. Może żeby było troszkę jakichś większych atrakcji. Więcej kawiarenek gdzieś tutaj pootwieranych, fajnych. No i żeby było wszystko okej, w porządku. W Wałbrzychu mi się już teraz wszystko podoba, bo jest bardzo ładnie w Wałbrzychu. A co mi się nie podoba? Plac Grunwaldzki. No Plac Grunwaldzki. Jest... Niektóre ulice, które są jeszcze nie zrobione, ale mam nadzieję, że będą zrobione. No tak to poza tym, co można to powiedzieć. W tej chwili jest dużo zrobione w Wałbrzychu. A co Pani by proponowała, żeby zrobić? Ha! Więcej ścieżek rowerowych przede wszystkim, bo tego jest mało. I to jest... Poza obrzeżami Wałbrzycha, raczej się miasta naszego, a tutaj to niestety no nie mamy gdzie chodzić z kijkami, bo jest... To jest takiego bardziej właśnie no turystycznie, żeby było związane, żebyśmy mogli gdzieś chodzić. Ale tak to jest wszystko okej. No i mówię, ten Plac Grunwaldzki, bo jest bardzo brzydki most, ten murek przed Aldi, centrum, to jest takie no nieciekawe. Podoba mi się wyremontowany rynek, budynki stare, a nie podoba mi się to jeszcze, że dużo jest budynków zabytkowych i są jeszcze niewyremontowane. Podoba mi się to, że angażuje się coraz więcej ludzi, mieszkańców Wałbrzycha, że zależy nam na tym, na wspólnym dobru. Oczywiście wielki udział i myślę, że przede wszystkim zasługa pana prezydenta, ale też wielu innych osób, którym zależy na tym. A jeżeli chodzi o rewitalizację, co Pani proponuje, żeby zmienić w Wałbrzychu? To znaczy myślę, że więcej miejsc, w którym rodziny mogłyby spędzać wolny czas. Więcej miejsc, które by nas zbliżały do siebie, w których moglibyśmy się integrować, poznawać, ponieważ szczególnie w takich miastach brakuje takiej integracji, poznania się. Jest wielka anonimowość, każdy dba o swoją prywatność, co tak naprawdę nas dzieli, a nie jednoczy.